Straż dla zwierząt po raz kolejny wykazała się szybkością i umiejętnym przeprowadzeniem interwencji. Tym razem jednak sprawa nie dotyczyła psów czy kotów, ale znacznie większych gabarytowo zwierząt. Chodzi o krowy, które według relacji świadków były zamknięte od dłuższego czasu w samochodzie ciężarowym, pozostawionym na parkingu jednej ze stacji benzynowych w Wałbrzychu. O zaistniałej sytuacji straż dla zwierząt powiadomili pracownicy właśnie tej stacji benzynowej. Dzwoniłem w sprawie pedofila, który tutaj się znajduje, gdyż w małej komorze na przodzie są, można powiedzieć, uwięzione, zamknięte trzy krowy. Myślę, że nie mają dostarczonego jedzenia ani picia. Kierowcy tutaj twierdzili, że stoi na pewno od 2 dni. Nikogo do tej pory nie widziałem, żeby był przy nich, donosił jedzenie lub picie. Z jednej, jak zaglądałem tam przez taką dziurę, to aż można powiedzieć, że cieknie mleko. Na miejscu okazało się, że faktycznie auto stoi na parkingu od wielu godzin, a w środku przybywają 3 krowy, które miały widocznie nabrzmiałe wymiona. Wymiona ma tak nabrzmiałe, że trzeba by było natychmiast ją wydoić. Dopiero po interwencji strażników kierowca tira pojawił się na miejscu. Z jego relacji wynikało, że auto stoi na parkingu zaledwie od poprzedniego dnia wieczorem. A jak pan się zapatruje na to, że pracownicy twierdzą, że stoi pan od wczoraj od 7 rano, a pan mi twierdzi, że od wieczora? Nie są spójne. No to tak? Auto nie stoi, auto stoi, nie? Ale mnie nie było. Na miejscu, co zrozumiałe, prędzej czy później musieli pojawić się funkcjonariusze policji. Najpierw prewencji, a następnie drogówki. Policja dokonała wylegitymowania kierowcy pojazdu. Okazało się, że faktycznie pojazd ten stał prawie przez około 36 godzin na miejscu. Dłuższy czas zabrało diagnozowanie przyczyn postoju, ponieważ kierowca albo nie wiedział, co może powiedzieć, albo po prostu nie chciał, zasłaniając się synem właścicielki firmy, do której należał tir, a który miał dojechać dopiero najprawdopodobniej ze Świdnicy. Dopiero przesłuchania zarówno kierowcy, jak i właściciela firmy dały wstępny obraz sytuacji. Jednoznacznie potwierdzono naruszenie prawa i ustawy o ochronie zwierząt. Zwierzęta bowiem mogą być przewożone tylko przez okres 8 godzin. W wyniku zdarzenia sprawę przejął inspektorat weterynarii. Policja jedynie w sprawie może najprawdopodobniej wykonywać pomoc prawną. Po zweryfikowaniu miejsca pochodzenia tych zwierząt, po zidentyfikowaniu podmiotu, który transportował zwierzęta, opracowujemy dokumentację, prześlemy ją właściwemu miejscowo-powiatowemu lekarzowi weterynarii, który nadzoruje ten podmiot. On jest władny dokonać rozstrzygnięcia i ukarać za naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt ten podmiot, dlatego że w zakresie dopuszczenia do transportu miał zapis, że transport może być prowadzony jedynie z zachowaniem 8-godzinnego czasu. Po tym czasie, w zależności od rodzaju zwierzęta, na przykład krowy muszą być nakarmione i wydojone. Dój prowadzony jest standardowo 2 razy dziennie, czyli o godzinie, no, tak jak na fermie, o godzinie powiedzmy 3-4 rano i później dój wieczorny, doi się 2 razy. Co może grozić? No, jeżeli to jest krowa w mleczności, może dojść do zapalenia wymienia. To znaczy krowa będzie na pewno porzucała mleko, jeżeli będzie już przepełniony gruczoł mlekowy. Natomiast no, przebywanie w niewłaściwych warunkach, szczególnie obniżonej temperatury, brak ściółki, może doprowadzić do tego, że powstanie zapalenie. Ze względu na zagrożenie, jakie wynikało już ze stanu zwierząt, lekarz weterynarii, która przyjechała na miejsce, nakazała jak najszybsze przewiezienie krów do miejsca docelowego, którym jest miejscowość Spytkowice w województwie małopolskim. Dobre, są nic się nie dzieje. No to sobie normalnie, nie? Się nie dzieje. No, co pani by się działo? No, rany z ciebie, święty. Uwaga, żeby to nie wyleci. No jak wyleci, no panie, co pan? Chłopie. Poleci, bo jeszcze nie wiem jak. Co takie wychudzone? Chłodne, gnoju. A ta krowa to zaraz popęka. No nie kurde, proszę pana, no to nie. Proszę pana, no, no przecież nie może mleczna krowa stać 2 doby bez wydojenia. No, no wie pan co? No to trzeba szybko działać i jechać wydoić. Aha, nie, proszę pana, najpierw czynności tutaj, prawne. Tutaj, tutaj, tu w tej najpierw chwili zrobić, tutaj. Proszę pana, tą krowę. Proszę. Będą jechały jeszcze. Proszę, proszę poprosić ludzi, pracowników z TPN-u, niech panu podadzą wody we wiaderku. Na pewno panu dadzą, napoimy. Bez wątpienia ta kara będzie wymierzona. Czyli podsumowując, zostały naruszone przepisy. Oczywiście, tutaj nie podlega to do żadnej dyskusji.
prowadzenie transportu powyżej 8 godzin wymaga specjalistycznego środka transportu, zapewnienia w trakcie transportu pojenia, żywienia tych zwierząt. Tutaj mieliśmy do czynienia jeszcze z krowami, czyli również, że tak powiem, dla zachowania dobrostanu tych zwierząt powinno, przy długim okresie trzeba byłoby przewidzieć możliwość, no choćby powiedzmy, odciążenia tych wymion, czyli choćby doju na przykład. Najprawdopodobniej zarówno właściciel, jak i kierowca odpowie przed sądem za złamanie przepisów prawa i znęcanie się nad zwierzętami. Szczególnie, że od bieżącego roku zostały zaostrzone przepisy i kary odnośnie ochrony zwierząt.